Michał Karnowski, dzień dobry, witam. Telewizja w Polsce.pl, rozmowa polityczna, a naszym gościem jest pan minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, zaczynamy od gratulacji. Dzień dobry państwu. To ważna funkcja. Dziękuję bardzo. Ważna. Co dokładnie robi szef gabinetu politycznego? Czuję już ciężar odpowiedzialności, co dokładnie robi. No, myślę, że będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Wczoraj pierwszy dzień w pracy, więc mógłbym powiedzieć, co wczoraj robiłem. Natomiast rzeczywiście ogrom zadań jest duży i jeszcze nawet nie wszystko wiem, co będę robić. A są też sytuacje nieprzewidywalne, więc to jest funkcja trochę taka jak saper. 24 godziny na dobę? No może mniej, ale... Mało snu ostatnio, już po tych, no, pierwszy dzień wczoraj cały i przedwczoraj pół, więc już można powiedzieć sporo nowych różnych obowiązków, o których się dowiaduje. Poprzednicy mówią, że szef gabinetu politycznego właściwie tak, organizuje czy odpowiada za kalendarz premiera, czyli jest najbliżej, można powiedzieć, tego, co robi szef rządu. Decyduje o pewnych priorytetach, czy podpowiada panu premierowi? Raczej sugeruje, podpowiada, dokonuje pewnej selekcji i ustawia jakiś ranking, mówiąc to lub to. To najwyżej punktowane, to trochę niżej. No to takie jest przykre czasem, jak przychodzą różne zaproszenia na różne, a do premiera zawsze przychodzi bardzo dużo różnych patronatów, prośb o wsparcie i tak dalej. No, siłą rzeczy premier się nie rozdwoi. Trzeba dokonywać pewnej selekcji. Zawsze jest przykro, jeżeli coś musi odpaść, a też jest ważne. Pamiętam też, że kiedyś jeden z polityków opowiadał mi, że można być premierem, mieć poczucie, że cały dzień się ciężko pracuje, bo się tutaj otwiera, tam zamyka, tu spotyka i de facto nie mieć żadnego wpływu na rzeczywistość, więc to też pytanie, jak odcisnąć to piętno na rzeczywistości, żeby te funkcje oficjalne połączyć z realnym działaniem. Sądzę, że przy premierze Morawieckim to jest niemożliwe, bo jest to człowiek, który ma wielkie doświadczenie i w kierowaniu, i w biznesie. I to raczej jest na zasadzie pomocy, a nie jakiegoś wchodzenia w kompetencje. Przywitano pana gratulacjami. Jak mówi pan, już czuje pan ten ciężar odpowiedzialności, panie ministrze, ale także i złośliwościami. Grzegorz Schetyna orzekł, że w ten oto sposób Jarosław Kaczyński mebluje gabinet Mateusza Morawieckiego. No, nie mówię, że pan jest meblem, ale to jak to jest właściwie? Pan jest człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego przy Mateuszu Morawieckim, czy jest pan człowiekiem Mateusza Morawieckiego? Ja przede wszystkim poszedłem tam do pracy dla Polski. Takie etykietowanie, że ktoś jest takim człowiekiem, to może w Platformie to tak funkcjonuje. U nas jest przede wszystkim na pierwszym miejscu służba. Oczywiście to jest tak, że ja z Jarosławem Kaczyńskim współpracuję już teraz od prawie 30 lat i uważam prezesa za osobę niezwykle zasłużoną i jeszcze taką, która na pewno odegra ważną rolę. Natomiast ja przyszedłem do pracy, do Urzędu Rady Ministrów po to, żeby pracować z premierem Mateuszem Morawieckim i no nie uważam, żeby to było meblowanie gabinetu, natomiast to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. Te decyzje zapadają w porozumieniu pomiędzy premierem a prezesem. Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Czy te decyzje idą trochę nie za wolno? Bo ten proces budowania nowego gabinetu, no można powiedzieć w tym najbliższym kręgu, posunął się do przodu. Mamy ministra Michała Dworczyka jako szefa kancelarii premiera. Mamy panią Joannę Kopcińską jako rzecznika prasowego. To też są takie wybory trochę inne niż się spodziewaliśmy, ale... To dobrze. Dlaczego pan się śmieje? Dlatego, że... Bo ja myślałem, że to przyjdą byli bankowcy. Polityka... No nie, no to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, to nie jest rząd bankowców. Natomiast polityka przewidywalna dla obserwatorów czy dla opozycji byłaby łatwa do pokonania. No, zaletą polityki Jarosława Kaczyńskiego jest to, że przeciwnicy nie są w stanie nadążyć za nim. Pamiętam Schetyna, właśnie już tu wymieniany, taki wnikliwy analityk, złośliwy analityk, mówił, że nigdy w życiu Kaczyński nie powierzy Morawieckiemu funkcji premiera. No, już po południu musiał zjeść swój język, więc
To jest niewielka zaleta i umiejętność Jarosława Kaczyńskiego. Ale czasami przyzna pan też, czasami przyzna pan, panie ministrze, też wyborcy nie rozumieją wszystkiego, na przykład tej zamiany. Chyba ją przyjęli, chyba dobrze ją przyjęli. Ja mam wrażenie, że sądzę, też, że tak. Ale jednak nie było tego zrozumienia na początku tak powszechnego, tak bym to ujął. No bo to była rzeczywiście decyzja, która mogła zaskoczyć, no bo mówiło się o rekonstrukcji, wymianie ministrów, a rekonstrukcja zaczęła się od wymiany pierwszego ministra. No premier to też jest pierwszy minister, czyli ten, który kieruje pracami, a jednocześnie może sprawować też funkcję ministra resortowego. Zresztą tak jest na razie w przypadku pana premiera. Więc to rzeczywiście było trochę zaskoczenie, ale trochę. Jak ja rozmawiam z ludźmi, mamy kilka tysięcy członków na Mazowszu w Prawie i Sprawiedliwości, to było zaskoczenie, ale raczej była akceptacja. Nie na zasadzie negacji, czy też jakiejś złej oceny pani premier, wręcz przeciwnie, bardzo dobrej oceny, ale też było takie zrozumienie, że jeżeli trzeba zmienić nieco priorytety rządu, trzeba trochę zmienić też nasz sposób funkcjonowania w Unii Europejskiej, to potrzeba też osoby, która będzie tam postrzegana jako nowa twarz rządu. Z całym szacunkiem dla pani premier, gdyby ona jeździła i mówiła, że teraz troszkę nową kartę otwieramy, to tam w Unii by się tylko uśmiechali pod nosem. A otwieramy tę nową kartę, panie ministrze? Otwieramy. Myślę, że otwieramy. Myślę, że te rozmowy pierwsze już premiera Morawieckiego są ciekawe i myślę, że przyniosą efekty. No, pewnie będą nam grozić palcem, no bo tam jednak większość ma partia, w której jest Platforma Obywatelska i to jest taka walka polityczna, trochę walka na wyniszczenie, ale to jest powodowane względami politycznymi, to rozpoczynanie jakichś procedur sprawdzających. No to jest artykuł 7, poważna sprawa. Dzisiaj nie, będzie pewnie nie, temat. Nie jutro jak otworzymy gazety, dziś mamy dzisiejsze, jak jutro otworzymy jutrzejsze, to będzie to jest ostateczne pognębienie tak, Prawa i Sprawiedliwości. Praworządność umarła. Tak to możemy już dzisiaj zaplanować. Ja rozumiem, że może w pewnej gazecie, której nazwy nie wymienię, bo bankrutuje. Nie, mają się dobrze. No słyszałem, że mają kłopoty, no ale mniejsza z tym, nie o gazecie rozmawiamy, to rzeczywiście będzie Armagedon i w ogóle koniec świata, koniec PiSu i wszystkiego, ale tak naprawdę to jest dopiero procedura sprawdzająca i myślę, że jeśli będzie to uczciwie oczywiście zrobione, no to będą musieli w tej procedurze stwierdzić, że część zaleceń, to tych kluczowych, które zalecała Komisja Wenecka, została wprowadzona w projektach, że zostały przyjęte postulaty opozycji, no te podwyższone progi, gdzie samo Prawo i Sprawiedliwość nie może wybrać sędziów. To, że sędziowie nie odejdą z chwilą zmiany struktury, tylko normalnie, tak jak wszyscy, kiedy mają wiek emerytalny, odchodzą z pracy, a prezydent, a nie minister, czy nie rząd, a nie polityczny prezydent, będzie decydował, czy ktoś może nadal, będąc na emeryturze, pracować w sądownictwie. Więc tutaj wiele warunków zostało spełnionych, a też trzeba pamiętać, że Polska jest krajem suwerennym i my mamy prawo do decydowania zgodnie z konstytucją, bo nasza konstytucja mówi o tym, że o sposobie funkcjonowania tym technicznym sądów decydują ustawy. Jak pani, tutaj na gruncie prawa nic nam zgoda, nie ale to zrobić. Będzie też fakt polityczny, jak zareaguje na to polski rząd. Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście ta procedura zostanie wszczęta, choć tu sygnały są niejasne do końca, ale załóżmy, że gdyby została wszczęta, jaka będzie reakcja polskiego rządu? Na pewno będzie to reakcja pozytywna, czyli przystąpienie do rozmów, tłumaczenie. No, mamy argumenty tutaj, nie musimy się bać. Jeżeli argumenty i prawda zwycięży, to ta procedura musi się zakończyć stwierdzeniem, że nie ma naruszenia praworządności. I damy radę. Tak sądzę. No chyba, że będzie to decyzja polityczna, że trzeba będzie walczyć. No, większość dzisiejsza w Parlamencie Europejskim to jest większość, która nie pochodzi z grona partii
konserwatywnych, tylko z grona partii liberalnych, a nawet lewackich, które no, prowadzą pewnego rodzaju wojnę przeciwko właśnie konserwatyzmowi. No tak, byliśmy ostatnio też w Parlamencie Europejskim przez kilka dni i tam z tych rozmów rzeczywiście ten argument ideowy w Polsce niedostrzegalny, to znaczy, że Platforma jest IPP, broni się swoich, głosuje się za swoimi. No tak, to sami piszą te uchwały przecież. No, te procedury są wszczęte na wniosek Platformy, która mówi, że tutaj jest no, jakaś dyktatura i w ogóle trzeba by ją obalić siłą przy użyciu wojsk z Unii Europejskiej. Oni tam biją na alarm, krzyczą, że tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Ja pamiętam, jak przyjechała komisja z Brukseli i jeden z naszych posłów ich prowadził gdzieś przez miasto. Oni pytają, żeście pochowali te czołgi na nasz przyjazd. On mówi, jakie czołgi? No przecież u was podobno tutaj jest dyktatura, czołgi na ulicach. No tak, bo to chodzi o to, żeby taki wizerunek kraju na przykład odepchnął inwestorów, prawda? Żeby ta konkurencyjność Polski rosnąca w czasie ostatnich 2 lat spadła. To jest ewidentnie obrona swoich interesów, no, niezgoda na przegrane wybory i te wszystkie rzeczy, które opowiada Schetyna, że zlikwidujemy CBA, IPN, przywrócimy uprawnienia emerytalne byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i tak dalej, no to jest takie liczenie właśnie na to, że wyjdą byli zomowcy i ubecy na ulicę i obalą ten rząd siłą. Może trzeba... Jeszcze mają broń w domu, niektórzy nawet nielegalnie. Mają? No, zdaje się, ten zatrzymany teraz okazało się, że miał 2 sztuki nielegalnie broni w domu. Tak, to zresztą też taka twarz ciekawa opozycji. Inną twarzą no, opozycji taka... chyba też jest już pan sędzia Igor Tuleja. Taka twarz opozycji, no jak popatrzymy na twarz Kijowskiego, czy właśnie tych panów, którzy tam dziennikarkę... Byłem zszokowany, szczerze mówiąc, zazdroszczę tej dziewczynie odwagi. Tak. Drobna kobieta tu taka osaczona taką watachą wręcz agresywnych facetów, no podziwiam. Inną twarzą opozycji jest pan sędzia Igor Tuleja. Jak pan przyjął ten wczorajszy wyrok, tą wczorajszą decyzję pana sędziego, że jednak powinna prokuratura ponownie zbadać, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie złamał prawa, przenosząc w czasie okupacji sali plenarnej obrady do sali kolumnowej i organizując pracę w taki, a nie inny sposób wtedy parlamentu? Moim zdaniem złamała prawo opozycja, która blokowała możliwość normalnych prac Sejmu. I to powinno być badane. Natomiast regulamin Sejmu stanowi dokładnie, że mają się odbywać obrady na terenie Sejmu. Więc sala, na której odbywały się obrady, zresztą nie pierwszy raz była salą obrad Sejmu, bo czasami jak jest na przykład coś na plenarnej sali, czy remont, czy jakieś inne zdarzenia, to już obrady Sejmu odbywały się na sali kolumnowej, więc nie jest to żaden precedens. Oczywiście to rzadkie zdarzenie, ale nie jest to precedens. Było kworum. Sala była otwarta, więc nawet ci, którzy twierdzą, że nie mogli się dostać, mówią nieprawdę. Ja dysponuję zdjęciami, zresztą przedstawiłem je w prokuraturze, w których widać posłów opozycji, którzy są na sali. Nie biorą udziału w głosowaniach, ale to jest prawo posła. Nie musi podnosić ręki, jak mu się coś nie podoba. Więc nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że tu było coś nielegalnie. Pan Tuleja stwierdził. Była to sytuacja nadzwyczajna, ale wywołana przez tych, którzy chcieli obalić rząd siłą, więc to raczej sędzia Tuleja powinien powiedzieć, że to złamanie prawa było po stronie opozycji, no ale... Powiedział, że 16 grudnia pogrzebano demokrację, bezkarnie zgwałcono prawo, tamtej nocy umarła zwykła ludzka przyzwoitość. I to jest kolejny cytat pokazujący, jak bardzo zaangażowane politycznie mogą być słowa sędziego, ale... Tamtej nocy umarł postkomunizm. To są takie jeszcze pobrzękiwanie łańcuchów demonów po PRL-u. Tak dobrze, to odbieram. Dobrze, ja bym jeszcze wrócił do rządu. Pani premier była, premier Beata Szydło, wicepremier obecnie, więc kulturalnie możemy mówić dalej pani premier. Jaka będzie dokładnie jej rola w tym gabinecie? No, będzie po prostu pracowała dla Polski na nowym stanowisku, z nowymi zadaniami. Będzie wicepremierem, będzie robiła to, co robiła bardzo dobrze, czyli zajmowała się tą sferą społeczną, socjalną. Ale ona będzie nadzorowała pracę ministerstw za to odpowiedzialnych, czy też dodatkowo będzie te sprawy realizowała? To już w jaki sposób będą poukładane te relacje dokładne, zależy od pana premiera.
ale nie ma tutaj żadnego kierunku, no bo to jest dość zasadnicza zmiana. Nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ nie mam wiedzy. Premier też mnie o tym nie informował. To może jako ważny człowiek Prawa i Sprawiedliwości... Będzie to relacja między panią premier i panem premierem. Może jako ważny człowiek już Prawa i Sprawiedliwości także pan minister potwierdzi lub zaprzeczy takim spekulacjom, informacjom, że pani premier Beata Szydło mogłaby być liderem kampanii wyborczej do samorządów. To za rogiem. No ale tym się rząd nie zajmuje, więc... No to dlatego mówię, teraz przenosimy się na Nowogrodzką. Nie wiem. A pani premier, a pani minister... Ale sądzę, że wszyscy ministrowie będą w jakimś sensie zaangażowani. Na tyle, na ile pozwoli im praca jako ministrów. Ale nie ma zakazu tutaj, żeby też w jakiś sposób wesprzeć tych, którzy będą kandydować. No to pani, nie jest zakazane, więc... A pani minister, Beata Kempa ma być ministrem do spraw uchodźców, to prawda? Tak, ma się zajmować pomocą humanitarną dla może nie tyle uchodźców, tylko osób w krajach, w których są bardzo trudne warunki, gdzie jest wojna, czy gdzie jest bezdomność, gdzie są sieroty na ulicach. My chcemy pomagać tym ludziom tam na miejscu. No i do takiej pomocy jest potrzebny dobry człowiek. Pani Beata jest dynamiczna i myślę, że świetnie się w tej roli spełni. Wczoraj już żeśmy nawet dłuższą rozmowę przeprowadzali. Ona ma pewne pomysły, jak to robić, komu pomagać. A w Unii jest to kierunek, który teraz został dostrzeżony i jest rozważany, czy właśnie nie jest to lepsze, żeby pomagać tym, którzy później stają się emigrantami, pomagać tam na miejscu, bo Unia dzisiaj sobie nie radzi z tak wielką emigracją, więc tą falę jakoś trzeba zatrzymać. Najlepiej zatrzymać, żeby im tam stworzyć warunki do życia. Za tym pójdą... kompetencje, to zapewne i pieniądze, tak. Nowe pieniądze? No, zadeklarowaliśmy duże pieniądze na pomoc humanitarną, więc też warto, żeby jak one będą rozdysponowane, ktoś czuwał z rządu. To też rozumiem, jest trochę element tego nowego otwarcia, pokazania, nie jesteśmy przeciwko pomocy uchodźcom, inaczej to widzimy, jeśli chodzi o skuteczność, nawet mamy specjalnego ministra, dodatkowe pieniądze. W wielu krajach europejskich ten sposób myślenia się podoba. To ciekawe. To będzie się nazywało oficjalnie jak, panie ministrze? Nie wiem jeszcze, jak to będzie się oficjalnie nazywało, ale na pewno polska pomoc humanitarna. Zapraszane są już przez panią minister różne organizacje, które niosą pomoc, żeby właśnie też tą pomoc nieść za ich pośrednictwem. No, koordynować no, też. Można powiedzieć, że pani minister już bardzo rzetelnie się wzięła do pracy. Też rozumiem, że koordynacja tej na przykład nie pozarządowej pomocy. No, z pewnością tak, jeżeli część pieniędzy przecież będzie szła właśnie przez organizacje pozarządowe. A jeżeli to są pieniądze z podatków, no to trzeba też w jakimś sensie i pomóc tym organizacjom i też nadzorować. A minister Krzysztof Szczerski na pewno będzie nowym szefem dyplomacji? To zależy od pana premiera, bo to pan premier powołuje ministrów. Nie wiem, czy to jest przesądzone. A pan marszałek Stanisław Karczewski powiedział przedwczoraj, że ten styczeń, do którego się już część opinii publicznej czy komentatorów przywiązała jako terminu rekonstrukcji głębszej, kolejnej już tej rządowej, wcale nie jest taki pewny i żebyśmy się tu nie przywiązywali. Powinniśmy? Nie wiem. To tak jak powiedziałem, decyzje dotyczące zmian, powoływania ministrów podejmuje premier. I to od jego decyzji będzie zależało. Dzisiaj można z całą pewnością powiedzieć, że premier, kiedy zaczął pełnić funkcję premiera, inaczej patrzy na Radę Ministrów. No wtedy był jednym z ministrów, zajmował się głównie nadzorowaniem ściągania podatków i walką z mafiami, co mu się zresztą świetnie udawało. No dzisiaj patrzy inaczej na kolegów, no już z pozycji szefa i ocenia jakby pracę, efekty, zadania, jakie są do wykonania, jak jest w ogóle przygotowana struktura rządu do wykonania tych zadań, bo być może trzeba będzie przebudować strukturę. No właśnie, zbudować minister Strzyńska to na pewno jest już nowe, ja nie przeszłość. Mówię, nie, ja nie mówię tutaj o ministrach, bo przede wszystkim są do wykonania zadania i do tych zadań trzeba dobrać ludzi, którzy są jakby najbardziej predysponowani. Ale co to znaczy przebudowa struktury rządu? Tą
ta być może będzie przebudowa na zasadzie nawet jakiegoś łączenia czy dzielenia ministerstw. Mhm. Nie tylko jednego. Nie wiem, to tak jak mówię, to jest domena premiera. A może nie, albo poprzez wyodrębnienie spółek do zadań specjalnych, które dostaną duże uprawnienia, bo w jakimś sensie łatwiej jest i szybciej podejmować decyzje i wykonywać pewne zadania konkretne, tak jak chociażby budowa centralnego portu lotniczego poprzez spółkę, niż poprzez administrację ministerialną. No, tu są różne procedury, różna możliwość jakby oddziaływania, robienia przetargów, czy też wykonywania pewnych prac zleconych. Inne są uprawnienia i to być może dobranie tych narzędzi będzie powodowało pewne zmiany, ale to ciekawe, jest... czyli można sobie wyobrazić, że część zadań będzie realizowana przez inne podmioty niż ministerstwo. Może być realizowana. Zresztą dzisiaj też mamy Ministerstwo Energii, ale ono się nie zajmuje przecież budową elektrowni, czy rurociągów gazowych, czy magazynami paliwowymi, tylko są spółki, które się tym zajmują. Czyli na przykład zajmują. Infrastruktura może częściowo może pójść tą drogą. Może iść tą drogą częściowo infrastruktura. Na końcu, jeśli możemy, czy pan spotkał się z działalnością publiczną świętej pamięci profesora Henryka Ciocha, który sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawnika, wykładowca akademickiego, zmarł właśnie. No, strasznie smutna informacja, bo to był świetny człowiek. Rzeczywiście, ale bardziej znam z prasy i z takich opisów osobiście. Nie wiem, raz czy dwa razy w życiu żeśmy sobie uścisnęli dłoń. Także trudno mi powiedzieć o jakiejś znajomości zażyłej. Bardzo dziękuję. Minister Marek Suski. Wyrazy współczucia w ogóle dla rodziny pana sędziego. Minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Żebyśmy nie kończyli tak smutno, bo rzeczywiście to taki smutny akcent na koniec, to może zakończmy radośnie. Mamy święta przed nami. Wszystkim chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wielu łask Bożych, miłości, spokoju i świąt udanych i fajnych prezentów. Panie ministrze, tam czeka nasza kamera i te życzenia właśnie chcieliśmy poprosić też o nagranie, ale może jeszcze raz też się uda. Wykorzystałem, żeby w naszej ramówce. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję. Za tę rozmowę. Powodzenia życzymy. Dziękuję bardzo.